Minęły 3 lata, aż mi trudno uwierzyć, że to już są 3 lata. Ale wiesz co, ja mam coś takiego, że ja to traktuję jako jakieś takie w ogóle zwycięstwo, bo ja co roku się zastanawiałam, czy będę dalej. Moje, jakby ja z jednej strony jestem tak strasznie ufna i wierzę, że dobre rzeczy się dzieją, a z drugiej strony nigdy nie zakładam, że coś jest na zawsze i że ktoś mi coś dał. W związku z tym zawsze jestem niepewna. I co roku jak dostaję grafik i jesteśmy z Filipem dalej, to myślę sobie, wow, super, już minął rok. A teraz mówisz mi, że minęły 3 lata, to dla mnie to jest w ogóle dar, wiesz, że ja to dostałam, że ja 3 lata się utrzymałam, Dzień Dobry TVN, że w ogóle dostałam coś takiego, to jest w ogóle, ja mam tyle wdzięczności wobec różnych ludzi, przede wszystkim wobec Edwarda Miszczaka, ale też wobec świata, że mi tak tyle dobrego dał, że to mnie wzrusza nieustająco i cieszę się, że jestem w kolejnym sezonie i jeśli to będzie nawet kolejny rok, ostatnie to będę 4 lata, to jest w ogóle niesamowite. W największym programie, wiesz, na takim porankowym, śniadaniowym w Polsce tak naprawdę, moim zdaniem najlepszym. A jednocześnie mam partnera, z którym się przyjaźnię, tak? Filip Heiser jest, myślę, mogę powiedzieć, no, moim przyjacielem tak naprawdę i to się chyba rzadko tak naprawdę zdarza, bo my musimy ze sobą pracować, ale nie musimy się przyjaźnić, ale mi by było bardzo trudno prowadzić z kimś, z kim nie miałabym takiej bliskiej dosyć relacji. Ja bardzo dużo o Filipie wiem i Filip wie bardzo dużo o mnie. My jesteśmy zawsze dla siebie w momentach krytycznych. Jesteśmy wobec siebie totalnie wyrozumiali. To znaczy, jak on nie odbiera telefonu, to ja się nie obrażam. Jak ja nie odbieram, to on się nie obraża. Dokładnie on wczoraj dzwonił, ja nie odebrałam. On wczoraj dzwonił. Ja wczoraj dzwoniłam i on nie odebrał. I zawsze sobie mówimy, kurde, szanuję cię za to, że się nie obrażasz. Ja mówię, ja też się za to szanuję, że się nie obrażasz. Ale my w sumie bardzo dużo czasu prywatnie też spędzamy razem. I do siebie dużo dzwonimy. No ja go mam zapisanego brat Fifi, tak? Jakby w telefonie. No to chyba wszystko o tym, nie?